Pandemia COVID-19 na pewno zdominowała debatę publiczną na całym świecie, natomiast no, w tle mamy kryzys klimatyczny. Tylko przypomnę, że te doniesienia z etapu styczniowo-lutowego lockdownu w Chinach, gdzie mieszkańcy części Chin po raz pierwszy zobaczyli Himalaje, no bo się powietrze oczyściło, czy inne doniesienia już bardziej europejskie z tego pierwszego lockdownu wiosennego, o wpływających do kanałów weneckich delfinach czy podobnych sytuacjach, gdzie po prostu zwyczajnie przyroda reaguje na to, że ta dzika przyroda, że ludzie się wycofali niejako do swoich domów. No to oczywiście pokazuje ogromną siłę przyrody do takiej zdolności odtworzenia swojego potencjału. Natomiast żeby zgasić ten entuzjazm, no chwilę później gospodarki ruszyły i raport Światowej Organizacji Meteorologicznej w ramach systemu, zresztą przygotowany co roku, dotyczący emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, jakby nie pozostawia złudzeń, że ten rok 2020 będzie kolejnym rokiem o rekordowych emisjach rok do roku licząc. Czyli ten COVID nam w tym sensie nie pomógł, że ilość emisji spadła, nie, ona nie spadła. Co więcej, co najwyżej COVID pomógł w tym, że zrozumieliśmy, że jako gatunek stało cieplnych ssaków nie jesteśmy niezniszczalni. I nagle się okazało, że to, o czym zresztą Światowa Organizacja Zdrowia mówi od dekad, że odzwierzęce wirusy są coraz większym zagrożeniem dla ludzkości, no, stało się faktem. Właśnie dotknęliśmy w formie pandemii jednego z nich, jednego z odzwierzęcych wirusów. Przypomnę tylko, że one się też nie biorą znikąd. No, biorą się stąd, że człowiek w ramach tej swojej agresywnej postawy coraz silniej ingeruje w ekosystemy. Z każdym przykładowo wyciętym kolejnym kilometrem kwadratowym Puszczy Amazońskiej eksponujemy się na zamknięte w tych ekosystemach wyizolowane patogeny. Tam też są odzwierzęce wirusy, podobnie jak w wiecznej zmarzlinie, która rozmarza, no czy wynikające właśnie z tej masowej przemysłowej hodowli zwierząt. Przecież stąd się wziął COVID-19 właśnie. I teraz ta sama Światowa Organizacja Zdrowia, już kończąc, wiążąc pana pytanie dotyczące właśnie tej relacji między COVID-em a klimatem. No, Światowa Organizacja Zdrowia na początku lat 50. mówiła o 8 mniej więcej odzwierzęcych wirusach. Teraz wiemy, że jest ich ponad 70. I ta liczba rośnie, będzie rosła z roku na rok, dlatego że zwyczajnie człowiek stał się coraz silniejszym, coraz bardziej, takim bym powiedział, chyba nawet perfekcyjnym dominatorem, który jest w stanie te ekosystemy zduszać, no a przy okazji w ich miejsce wprowadzać właśnie no, przemysłową hodowlę zwierząt z wszystkimi tego też negatywnymi konsekwencjami.